mamy. Wódkę mamy niezłą, nie? Słoneczko. Co? Czy pijmy? Może. Cześć Wiktor. Nie wiem, za dużo was czasu. Czujesz się zagrożony? Jeśli opinie są takie, że nie. Ja stwierdziłem, ale... że jeszcze z parę występów i wyjdziesz go, nie? Zgadzam się, tak. Czujesz się zagrożony. Dobra stylówka była na pewno. Pokaż to, chodź zobacz. To wajelowy sweterek, tak? Wszystkiego GKS-u. Pokaż coś znaczy. Nie? Starego. Może tu. A, starego, no ma. Czekaj, szczupka. Zostanie zaraz trąbę, kurwa. Może poznasz, wiesz? Czekaj, to jest. Tu jest ona. Zobacz się to. O kurwa. Młodzieżowiec? Widzisz jaki tam emblemat jest? Zobacz, zobacz. Diko jest. To się zaczyna. Kiedy to było? Takiego poznałem? 2000 rok, no to młody, jeszcze młody, młody wysportowany. Śmieją ze zdjęcia. Początki. Tak? Brando, Maniola, Maniol, przyjęcie kierunek, raz do drugiego z grupy. Antonio, idziesz w jego kierunku, tu mamy ogólnorozwój, góra. Janek, od razu po podaniu idę, zawsze od środka. Zawsze od środka. Idę do nikiego, gramy, otwieram się, gram do Krzyka, na jego miejsce i tak się kręcimy, panowie, ogólnorozwój. Prowadzi cięższe 3 minuty. Dobra, jak już patrzysz, panie, dawaj, jedziemy. Krzyjcie, krzyjcie, panowie. I tu jest ogólno. Fajnie, może ma. Już jest pan, już jest bezpiecznie. Fajnie, dajmy się otworzyć i gra. Jesteś po odejściu i dalej takie same emocje? No kurczę, to kawał czasu sobie spędził, nie? Jakieś fajne dla wszystkich, to były fajne lata, dziś awans, a nie, naprawdę, to pamiętam. Długo, bo to był cudowny czas, fajne mecze i z Górnikiem zawsze, z Ruchem wygraliśmy, z Górnikiem, derby z Katowicami, też ten pierwszy mecz, to był pamiętam, fajnie, fajne wspomnienia, naprawdę. Właśnie co do derbów, to ty chyba lubisz strzelać przeciwko Katowicom. 4 bramki strzelone, jak u nas no, byłeś. No tak jest, więc lubię strzelać do widzów, ale tak jest piłkarskie życie, że teraz jestem z drugiej strony gdzieś tam barykady. No ale to mówię, piłkarskie życie, nie tak to wygląda. Ale wszystko fajnie, tu piękne stadiony, kibice dopiszę. Murawka też okej, okay, więc wszystko dobrze. Ile już kibicujesz GKS-owi ty? No to pierwszy mój mecz był na meczu otwarcia. Od tamtego czasu staram się chodzić praktycznie na każdy mecz. Na mecze derbowe chodzę zawsze na młyn, a na takie, można powiedzieć, zwykłe, no to na os przeważnie. A jaki wynik obstawiasz? 2-0. Na nas. Strzelą? Rumin i Bołkowicz. We'll be right back.
ile już na GKS ty chodzisz? Na GKS tak teraz zacząłem tak cały czas, ale tak to cały czas chodziłem, ogólnie od urodzenia. A ja ogólnie jeden rok od początku wojny na Ukrainie, bo przyjechałem. Tyle, ile żyję. Czyli jakieś 13 lat. Okej, powiedz, chodzisz tylko na takie mecze, czy na wszystkie? Na każde. Na każde też. Byłem na każdym meczu w sezonie tutaj u nas. Okej, i jaki wynik obstawiacie? 2-1 dla GKS-u Tychy. 1-0 dla GKS-u Tychy. 2-0 dla GKS-u Tychy. Głośno, wyraźnie. Kolejny są w szatni żyjemy właśnie, bo my żyjemy w szatni, nie żyjemy i nie wychodzimy, dostajemy gąbka już tutaj nakręcać się i ogień od samego początku. Tak, panowie, nie będę dużo mówił. Wszystko, co mamy powiedzieć, pokażmy dzisiaj na boisko. Razem i wygrajmy ten mecz, kurwa. Kto wygra mecz? GKS!
Czechów goły!